Na pewno suplementy będą fajną rzeczą, ale jeśli zadbamy o tą podstawę, czyli prawidłowe żywienie. Dużo osób skupia się na tym, żeby najpierw zacząć od suplementów, później dopiero patrzy na to, co powinni spożywać z normalnego źródła pożywienia, czyli na przykład z pełnowartościowych produktów. Na pewno suplementy można dodać dla sportowca, takie jak odżywka białkowa, węglowodanowa, czy na przykład też kreatyna, która będzie zwiększała możliwości sportowca pod kątem wytrzymałości i siły. Więc to tak naprawdę są trzy podstawowe suplementy, które powinniśmy spożywać jako sportowiec. Kreatyna, odżywka białkowa i węglowodanowa. Spożywać je można w każdym momencie, natomiast najlepszy okres do podawania tych suplementów to będzie przed treningiem i po treningu. Tak jak kreatyna czy odżywka białkowa mogą być po treningu, natomiast odżywka węglowodanowa powinna być przed treningiem lub w trakcie. Na pewno przed wysiłkiem, takim jak mecz czy trening, bogaty posiłek węglowodany i pewne źródło białka. Na pewno ograniczamy tutaj tłuszcze, więc powiedzmy kasza z jakimś źródłem mięsa będzie tutaj w zupełności fajnym posiłkiem przed wysiłkiem. A tak więc bogaty posiłek węglowodany i białko na około 2-3 godziny przed wysiłkiem. A po treningu czy po meczu na pewno bogaty posiłek również węglowodany, natomiast w formie łatwo przyswajalnej, czyli cukrów prostych. Powiedzmy, mogą to być dwa banany i serek wiejski, tak żeby szybko energia zaczęła się uzupełniać po wysiłku. Najlepsze widełki, jeżeli chodzi o czas ostatniego posiłku przed snem, powiedzmy to będzie około 1,5 godziny do 2, tak żeby posiłek zaczął się trawić, a żeby faktycznie wszystkie organizmy wewnętrzne, organy wewnętrzne odpoczywały w trakcie snu i organizm mógł się normalnie regenerować. Także godzinka, dwie przed snem posiłek powinniśmy zjeść. Najlepszym sposobem na regenerację jest na pewno sen. Dużo sportowców chce szukać suplementów, różnych sposobów na lepszą regenerację, natomiast zapominają o podstawie, czyli o śnie. Sen jest tutaj podstawową rzeczą i w trakcie dnia, i przede wszystkim w nocy, z tego względu, że wszystkie procesy naprawcze zachodzą wtedy, kiedy my śpimy. Więc tutaj nie możemy o tym zapominać. Ważna będzie jakość snu, niekoniecznie ilość. Możemy spać 7-10 godzin, natomiast jeżeli nie zadbamy o jakość tego snu, to i tak nie będziemy zregenerowani. Najlepszym sposobem, żeby zadbać o jakość snu, jest przede wszystkim uniknięcie światła niebieskiego na około pół godziny, godzinę przed snem. Czyli starajmy się nie usypiać z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak telefon, tablet czy telewizja. I przy nich będziemy tutaj mocno zaburzać tą fazę najgłębszą snu. Więc przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby przed snem wyciszyć organizm, odstawić wszystkie urządzenia elektroniczne i przede wszystkim też zadbać o posiłek, który będzie odpowiadał za pewną regenerację. Czyli tutaj możemy znowu skupić się na posiłku bogatym w węglowodany, odrobinę białka i tłuszczy, tak żeby zapewnić faktycznie odpowiedni poziom regeneracji w trakcie snu.